Rzadko które prywatne polskie przedsiębiorstwo transportowe może pochwalić się taką okrągłą rocznicą jak Sindbad, znany przewoźnik autobusowy. Większość podobnych firm powstała po 1989 roku lub później, więc do świętowania 40-lecia mają jeszcze sporo czasu. Niezwykły jubileusz stał się okazją do zorganizowania konferencji prasowej, na której zaproszeni goście mogli zapoznać się z historią i osiągnięciami firmy. Ryszard Wójcik, założyciel, prezes i właściciel Sindbada, opowiadał o skromnych początkach przedsiębiorstwa założonego w trudnych czasach. Kiedy ja otwierałem firmę, to przyznam się szczerze, w ogóle nie myślałem o czymś takim, że firma będzie kiedyś dysponowała ponad 100 autokarami, że będzie zatrudniała setki osób, setki kierowców.